Tak, spokojnie. Trener Grzegorz Jakubowski. Przede wszystkim gratulacje za wygraną Krystiana Kaszubowskiego. Dobry występ dzisiaj. Dzień dobry. Jak mówisz, no to pewno tak jest. Trener w ogóle niezmęczony, widzę, po pojedynku? Ja? A czemu miałem być zmęczony? Dzisiaj miałem padawanów i oni, wiesz, krzyczeli. Gardło niezdarte. Plan wykonany perfekcyjnie, tak można powiedzieć? Perfekcyjnie to nie, byłbym szczęśliwy, gdy było przed czasem, no ale wygrana w bardzo dobrym stylu, bo myślę, że walka się mogła się podobać, bo było widowiskowa, dużo rzeczy się działo. Stójka, parter i tak dalej, więc myślę, że kibice będą zadowoleni z tej walki, nie? Trenerze, przede wszystkim pojedynek z gabarytowo dużym rywalem, który zszedł z wagi 84 kg. Krystian musiał się zmagać naprawdę z fizycznie silnym rywalem. Braliście pod uwagę, że tutaj te walory siły mogą ze strony rywala wam zagrozić gdzieś? No, było widać, że to odwrotnie wyglądało. Krystian był, wiesz, fresh, a chłopak ledwo co tak, wiesz, odczuwał trudy boju, nie? Było to widać gołym okiem. Te dwa wejścia po skrętówkę, to nie, takie wymuszone było? Nie, to tam nic nie było. To mogłoby zadziałać na kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia. Krystian jest bardzo dobry w parterze, bardzo, bardzo dobre zapasy i przede wszystkim silną stójkę, więc w żadnej płaszczyźnie nie widziałem, nie upatrywałem z jego strony zagrożenia. Tak? Trzeba być jakiś tam, wiesz, bezpiecznik, ale było widać, że jednak tutaj walka idzie po naszej myśli. Ważna wygrana, jeśli chodzi o karierę Krystiana, bo jednak trzeba się gdzieś odbudować i tutaj to odbudowanie nastąpiło. To już chyba któraś odbudowa, nie? Nie, no tak, ale to powiedzmy tak, że to jest chłopak, który był pretendentem do pasa mistrzowskiego i gdzieś tam widać, że jeszcze to siedzi w nim, że ma jeszcze te ambicje, żeby gdzieś zaatakować tę pozycję mistrza. Nie, no ambicje ma cały czas. Krystian tutaj jest, wiesz, ma na to papiery, żeby być tym mistrzem. Powiedział, że idzie do służby wojskowej, musi jakąś służbę wojskową odbyć, no, przygotowawczą. Sporo młodzieży idzie w tym kierunku. Piotr Halman chyba, jeśli się nie mylę, to łączył służbę wojskową z treningami. No tak, no tak, ale wiesz co, dosyć sporo ludzi jest w tym, jest w wojsku i trenuje, straży. Wiesz co, służby mundurowe mają to do siebie, że sporo ludzi jest trenujących właśnie w takich formacjach i to jest na korzyść formacji i na korzyść zawodników, bo wbrew pozorom formacje, wiesz, mundurowe potrzebują ludzi wysportowanych, a nie, wiesz, ludzi, którzy to oni mają nas bronić. Rozumiesz, że ja mogę siedzieć sobie w domu, pić kawkę albo inne napoje wyskokowe i mogę czuć się bezpieczny, a wiesz, jeszcze do niedawna mogło być to inaczej. Inaczej to postrzegałem, wiesz. Zazwyczaj było tak, że gdzieś tam państwo zawsze szło sportowcom na rękę. Fajnie jest, jak mogą trenować i to jest stabilizacja przede wszystkim chyba też. No wiesz co, chciałbym, żeby tak było, tak? Takie formacje powinny to mieć na uwadze. Jeśli chodzi o karierę Krystiana, to co? Teraz macie już jakieś, powiedzmy, plany co do niego, czy dopiero po tej gali będziecie się zastanawiać, co dalej robić, kiedy walka, kiedy przyjdzie jakaś propozycja też? Wiesz co, poczekajmy chwilę, bo to troszeczkę za szybko, bo walka skończyła się może z 20 minut temu, więc zostawmy to jeszcze, wiesz... Niech się nacieszy. No, w zawieszeniu. Teraz ma troszeczkę, wiesz, musi sobie odpocząć. Plany jakieś życiowe związane tam z tym, tak jak już tam powiedziałeś, z próbą załatwienia sobie, wiesz, jakiejś pracy konkretnej, która przyniesie mu, wiesz, możliwości. Zapytam jeszcze, była u was delegacja z WCA, przyjechała na sparingi, chyba to się dobrze ta współpraca rokuje i dobrze też się zakończyła, co widać zresztą po zwycięstwie Krystiana dzisiaj. Oczywiście. Fajnie jest, że wiesz, że przyjeżdżamy, ludzie przyjeżdżają do nas, my przyjeżdżamy do nich i w różnych miejscach i to jest fajne, bo to jakoś tam w jakiś sposób jeden drugiemu pomaga i to jest najfajniejsze, bo wiesz, bo zawsze nowi ludzie, nowe twarze, wiesz, w sparingach, wiesz, i to daje, pozwoli się trochę, wiesz, poznać inne możliwości, co daje, wiesz, później korzyści w postaci walk, nie? Wygranych oczywiście.
Że był trener jednym z prekursorów polskiego MMA, tak można powiedzieć, przede wszystkim pod kątem tym zawodniczym, bo trener walczył, są to w historii zapisane walki jako jedne z pierwszych w polskim MMA, kiedy jeszcze zawodnicy nie toczyli tak seryjnie walk. Teraz zwycięstwo Jana Błachowicza, można powiedzieć, że takie ukoronowanie tego polskiego MMA. Jak trener patrzy z tej perspektywy w ogóle na polskie MMA? Wiesz co, Janek pokazał, że wiesz, bo byli zawodnicy w UFC, i teraz wiesz, to pokazuje, że zdobywając pas, otworzy troszeczkę drogę dla polskich zawodników, będą lepiej postrzegani. I to pokazał na przykład Bisping. Wygrywając, wiesz, było więcej kontraktów angielskich zawodników. Jestem przekonany, że to samo będzie w naszym przypadku. Że wiesz, że tutaj mamy, jest potencjał, jest sporo ludzi trenujących. A też Janek się przyczyni do tego, że wiesz, że jednak tych chętnych jeszcze do trenowania też będzie więcej. Ale to jest też... Damian Stasiak wygrywał, to już widzieliśmy. Natomiast pytanie jest takie. To jest też tak, że sukces Janka jest sukcesem typowo środowiska, bo o ile powiedzmy Asię Jędrzejczyk można traktować, że ona przyszła troszeczkę z innego sportu, to jednak Janek był od początku w tym sporcie, tak? To są lata... Czy wiesz co, ja bym to inaczej, bo kobiecy sport nie jest postrzegany tak... Z mojej perspektywy, żeby nikt się nie obraził, że wiesz, dziewczyny zaraz, że jakaś dyskryminacja. Jest mniejsza konkurencja, jeśli o ilość zawodniczek też chodzi. Wystarczy spojrzeć na ilość zawodniczek na pewnym poziomie, tak? Spójrzmy jakąkolwiek kategorię. Ile zawodniczek jest na takim poziomie do rywalizacji z sobą? No tak, wiesz, tak. No i już mamy. A teraz spójrzmy na kategorię 70 facetów. No jest masakra, jeśli chodzi o... 77, 66. Tak, tak. 8-4 już mniej, a najmniej jest w ciężkiej, ale to dalej są, wiesz, to dalej jest ogromna ilość tych zawodników w stosunku do, wiesz, żeńskiego MMA. Ja tu nie umniejszam, żeby nie było, bo wiesz, część ludzi może mnie postrzegać jako tutaj, wiesz... Męskiego szowinistę. Właśnie to chciałem powiedzieć. No, ale... Nie, no trzeba oddać Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. I teraz Janek pokazał, wiesz, kategoria 8-4. 93, przepraszam, jest dobrą kategorią i kurde, uważam, że wiesz, że to rozpocznie taki, wiesz, taki troszeczkę większe zainteresowanie naszymi zawodnikami, którzy kurna pokażą, że poza nim są jeszcze, wiesz, jest Gamrot, który niedługo ma się pokazać, wiesz. I jeszcze na pewno zobaczymy jeszcze wielu innych fajnych zawodników, którzy niedługo się tam odnajdą. Nie? To co, gratuluję zwycięstwa dzisiaj i przede wszystkim czekam na kolejny występ. Dziękuję bardzo. Dziękuję.